Dzień dobry moi drodzy. Miałem tego vloga zacząć nagrywać jutro, ale postanowiłem, że zacznę dzisiaj. Dlatego, że chcę za jakiś czas móc sobie do niego wrócić i przypomnieć sobie, jaki przepiękny widok miałem z okna podczas mojego pobytu w Medellin. Tak się właśnie prezentuje widok, w który się wgapiałem codziennie przez ostatnie kilka tygodni, edytując Papuę Nową Gwineę. Jest naprawdę przepięknie, naprawdę spokojnie. No chyba, że dzieciaki się tutaj bawią, to wtedy nie. Ale powiem wam, że kurde, widok marzeń, bez kitu. I właśnie tutaj sobie siedziałem i edytowałem Papuę Nową Gwineę. Vlogi, które bardzo fajnie przyjęliście i bardzo wam dziękuję. Naprawdę kupa roboty była, żeby to wszystko wyedytować, ale udało się, wydaje mi się, że finalnie fajnie to wyszło. Niestety, jak niektórzy z was pewnie zauważyli, YouTube'owi nie do końca się spodobały te vlogi. Vlog numer 2 dostał 18+, demonetyzację. No ale słuchajcie, nic z tym nie mogę zrobić, więc nie będę się tym przejmował. Jest jak jest, w każdym razie przygoda naprawdę świetna i cieszę się, że spodobały wam się te vlogaski. No i dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym vlogi z Papui Nowej Gwinei zostały zakończone, dlatego też najwyższy czas spakować plecak, który jak widzicie jest już spakowany, tutaj jeden, tutaj drugi. Skończę zaraz sprzątać, wypiję kawkę. No i ruszamy w podróż po Kolumbii. Zaraz się może okazać, że trochę przedwcześnie ogłosiłem to opuszczenie Medellin, bo od 10 minut nie mogę złapać żadnego Ubera, a za 25 minut odjeżdża mi autobus. Do tego jeszcze aparat. I można ruszać w trasę. Kurde, aż mi trochę smutno. Bye bye, mieszkanko. Fajne byłeś. Elo. Tak w ogóle to tak wyglądał mój blog. W okolicy, jak widzicie, bardzo fajnie, zielono, cicho, spokojnie. Kurde, fajne to Medellin, no. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. O nie, zobaczcie, co się właśnie stało. Rozdarłem sobie swoją ulubioną koszulkę o plecak. Zobaczcie, o tą śrubkę się zahaczyłem. Ahora Medellín es la ciudad de la eterna verano, ¿no? Sí, parece la costa. ¿Eres de aquí? De Bogotá. ¿Y te gustas aquí? ¿31, 32 cada no, día? No, no tanto ese calor porque me gusta así como está ahora. Ah, sí. No con ese sol impresionante de 30, no. Klasyka, wszędzie musi grać jakaś wesoła muzyka. Tutaj mamy autobusik lokalny. Ale que tengas buen día, ciao! Na pierwszy strzał idzie taka miejscowość, co się nazywa Jardín. Jakieś 4 godziny jazdy od Medellin. Jestem właśnie na przystanku autobusowym, w sensie na dworcu autobusowym. Teraz muszę tylko ogarnąć, skąd odjeżdża mój busik. Ej, zobaczcie, jaki wypas. Myślałem, że to będzie jakiś lokalny transporcik. A tutaj wypasiony busik. Mogę wam się wyżalić. Jest mi trochę smutno, że wyjeżdżam, dlatego że pomieszkiwanie takie w Medellin było zdecydowanie moim marzeniem, które miałem właśnie od 2020 roku, kiedy to musiałem stąd wyjechać z powodu pandemii. I kurde, przez te ostatnie tygodnie właśnie edytowałem vlogi, chodziłem sobie na siłkę, uczyłem się hiszpańskiego, chodziłem na te wymiany językowe, poznałem naprawdę fajnych ludzi, no i nadszedł czas, żeby ruszyć dalej w pracę. Więc jest mi delikatnie smutno, ale z drugiej strony, no, jak chcę zwiedzać, to nie mogę tutaj siedzieć do końca życia. Jak swoją drogą, to dopiero za chwilę będę szukał jakiegoś hostelu w tej miejscowości, do której jadę, bo nie wiem, mam wrażenie, że muszę chyba przypomnieć niektórym, że ja jestem Cash, to jest vlog Casha i te vlogi i moje podróże charakteryzują się tym, że podróżuję raczej po świecie spontanicznie i bez większego planu. Jeżeli to, że ja sobie podróżuję i zmieniam sobie plany, powoduje u ciebie jakiś dyskomfort, źle się z tym czujesz, jesteś zły albo co gorsze, nie wiem, masz potrzebę z wyzywania mnie w komentarzach, to gdzieś tutaj, poza tym ekranem, powinien być taki przycisk X i jak go wciśniesz, to zniknie mój ryj i zniknie większość twoich problemów. Jedziemy. No to moi drodzy, dzień dobry. Pozdrowienia z Jardín.
wczoraj wieczorem nic nie nagrywałem, bo po pierwsze było już ciemno, a po drugie padał deszcz. No i powiem wam, że kurde, rozejrzyjcie się. I tutaj właśnie głównie pytanie do osób, które oglądały moją serię z Meksyku. Czy wam to cholera nie przypomina San Cristóbal de las Casas? W sensie, tuk-tuk, Indie, wow, w San Cristóbal nie było tuk-tuków. W sensie, wiadomo, to jest po prostu kolonialne miasteczko. Tam to było w Meksyku, to jest w Kolumbii, ale jak wysiadłem wczoraj z tego autobusu, to aż mi po prostu szybciej serce zaczęło bić i mi tak włosy, w sensie to na rękach, bo tu nie mam, dęba stanęły, dlatego że miałem wrażenie przez chwilę naprawdę, że przeniosłem się po prostu do mojego ukochanego meksykańskiego San Cris. Plan na teraz jest taki, że klasycznie muszę znaleźć jakieś śniadanko, jakąś kawkę i później będziemy się kręcili, eksplorowali to miasteczko. Naprawdę świetnie to wygląda. Tutaj mamy Zocalo, chociaż tutaj to się chyba nazywa Parque Principal, czyli taki główny plac, na którym oczywiście musi się znajdować co? Ogromny kościół. Ale zanim cokolwiek pozwiedzamy, to w hostelu polecali mi bardzo właśnie ale macanas na śniadanko, więc przetestujemy. Dzień dobry, ty też wyglądasz jakbyś jeszcze kawki dzisiaj nie pił, co? Siema. Kurde, zobaczcie jak tu jest ładnie. I to centralnie właśnie ta kawiarnia przylega do jednej ze ścian kościoła. Wygląda na to, że nie ma tutaj tłumów. Zamówiłem sobie śniadanko w postaci Don Dario 21,50 i do tego kawkę. Poprosiłem o taki najbardziej typowy, lokalny zestaw śniadaniowy. Mamy tutaj 3 chorizo, jajka, awokado, pomidory. Do tego coś, co wygląda mi na fasolę z ryżem. Arepa z quesito i lokalna kawka. Smacznego! Kawka pyszna, arepa z quesito, jak to arepa z quesito, zawsze na propsie, ale niestety to jest słodkie. I po prostu starałem się, ale niestety nie. Z takich ciekawostek przyrodniczych to muszę wam powiedzieć, że nie widziałem tutaj zbyt wielu obcokrajowców. W moim hostelu są dosłownie 4 osoby, z czego 3 są z krajów hiszpańskojęzycznych Ameryki Łacińskiej. Na ulicach też angielskiego nie słyszę, więc naprawdę bardzo przyjemnie. Tak właśnie wygląda. Buenos dias. Ten Parque Principal i aż się prosi cholera, żeby polatać dronem, co? Zajebiste widoki, co? Zaraz sobie wbijemy do tego kościółka. Basilica Menor la Inmaculada Concepción, czyli zgaduję, że mniejsza bazylika niepokalanego poczęcia, jakoś tak? Budowa została ukończona w 1942 roku i trzeba przyznać, że wielkość tego kościoła naprawdę zaskakuje, tym bardziej, że z drona widzieliście przed chwilą, że to wcale nie jest takie duże miasteczko. Tak w ogóle to bardzo lubię witraże. Szkoda, że już się odchodzi od tego, jeżeli chodzi o dekoracje jakichś budynków i tak dalej. Nie mówię tutaj w kontekście religijnym, bo po kościołach to ja za bardzo nie chodzę. Ale tak mi się wydaje, że fajnie byłoby zobaczyć trochę witraży tak na co dzień w przestrzeni publicznej. Bardzo fajna forma, nie wiem, sztuki, czy jak to inaczej nazwać. Jeżeli chodzi o cały ten kolumbijski wyjazd, nie mam żadnego planu. Plan jest taki, żeby po prostu jeździć tam, gdzie mnie nogi czy oczy poniosą. Głównym celem tego wyjazdu jest dla mnie to, żebym się trochę bardziej oswoił z tym językiem hiszpańskim, dlatego że myślę, że to już jest najwyższy czas, żeby zrealizować moje chyba takie największe marzenie podróżnicze, które powiedziałem na vlogu w 2018 roku, będąc w Australii, że moim marzeniem jest jechać całą Amerykę Południową, ale nie chcę tego robić, dopóki nie ogarnę hiszpańskiego. Obecnie mój hiszpański jest na takim poziomie A1 z plusem. Mam nadzieję, że przez najbliższe tygodnie, podróżując po Kolumbii, trochę bardziej się oswoję z tym językiem, później kolejne miesiące poświęcę w Polsce już na doszlifowanie tego języka i że później już w kolejnym sezonie wyprawowym, czyli pewnie wrzesień, październik, ruszę w taką podróż. Myślę wstępnie, że zaczynałbym ją w Argentynie, ale to jest naprawdę mega luźny pomysł. Może się okazać, że wyląduję w Azji, więc proszę nie łapcie mnie za słówka. W każdym razie to jest właśnie pierwszy dzień tej mojej kolumbijskiej podróży po wyjeździe z Medellin. Jak na razie naprawdę bardzo mi się tutaj podoba. Raz jeszcze powtórzę, bardzo przypomina mi to vibe San Cristóbal de las Casas. Bo wszystko jest tutaj bardzo zadbane. Co tu się odwala?
czy to jest reklama energetyka, czy reklama jakiegoś tego na ten teges. A tutaj zobaczcie, mamy wóz straży pożarnej. Wygląda na to, że zakupiono od Chińczyków. Tak w ogóle to strażak po hiszpańsku to bombero, więc trochę dziwnie, ale jest jak jest. A właśnie, mam ogromną prośbę do widzów mówiących w języku hiszpańskim. Ja postaram się wrzucać do tych vlogów jakieś takie rozmówki, między innymi dlatego, że później muszę je tłumaczyć, więc to będzie dla mnie praktyka języka hiszpańskiego, ale jeżeli usłyszycie, że gadam jakieś ogromne głupoty i popełniam ogromne błędy, to naprawdę nie obrażę się, jak mi to wypomnicie w komentarzach, bo jak wy mnie nie poprawicie, to nikt mnie tutaj nie poprawi i się nigdy nie nauczy. Dlatego też jak coś, to śmiało piszcie, nie będę się obrażał. Nie chciałem się za bardzo ruszać z miasta, bo zapowiadali deszcze dzisiaj od południa, ale jak na razie wygląda całkiem spoko. Na Windy nie widzę żadnego hardkoru, więc chyba zaryzykuję i pójdę. Jest tutaj taka traska, która się nazywa Camino La Herrera. No i była ona używana w czasach kolonialnych jako połączenie pomiędzy Antiokią, czyli tego stanu, tego regionu Kolumbii, w którym jesteśmy teraz, i Caldas, czyli regionu, który sąsiaduje z Antiokią. No tutaj zobaczcie, jaki śmieszny ptaszor. Idę. Zobaczcie, jaki sielski klimacik. Dzień dobry, mordeczki. A raczej buenas tardes, amigos. No siema, mordeczko, nic się nie stresuj. Nagrywam tylko twój piękny, kolorowy domek. Hola, buenas tardes, señor. Me gusta mucho los colores de tu casa. Hasta luego. Nie wiem, czy słyszycie, tam chyba jakaś dosyć porywista rzeka idzie dołem. Nie widzę, ale słyszę. O i zobaczcie, mamy tutaj nawet taki fajny mały wodospadzik. Wysokość 35 metrów. Nazywa się Cascada del Amor, czyli wodospad miłości. I mówi się, że miłość partnerów, którzy są w sobie zakochani, odwiedzą ten wodospad, się przed nim pocałują, będzie trwała wiecznie. Chyba jestem jakiś fajny ptaszor. A, mam cię. Normalnie National Geographic, moi drodzy. Yeah, let's see. Wow, so beautiful. This is crazy. And your camera is, you said 35 to... 24 to 600. Okay, I have 16 to 35, yeah. So... I have to go home. See ya. All right, take care. Bye. Dzień dobry, kunia. Idę dalej, pozdro. Ale tu jest fajnie, cicho i spokojnie. Powiem wam, że teraz jak researchuję temat tej budowy domku dla mojej mamy, bo wam mówiłem w Kambodży, jak byłem z Miszą, że moja mama ma takie marzenie wyprowadzić się na emeryturę gdzieś do domku, na taką działeczkę, to zobaczcie, jak łatwo jest zbudować taki dom w kraju, w którym nie ma zimy. Rozlewasz sobie fundamenty, bierzesz cegły, zaprawę murarską, kilku sąsiadów, budujesz, później dach obwalasz deskami. Dziękuję, nie będzie na nim leżało nic ciężkiego, nie będzie śniegu, nie będzie nic. Prąd albo sobie pociągniesz ze słupa, albo jakąś fotowoltaikę prostą założysz. Tutaj macie wejście, od razu lodóweczka tutaj jest. Nawet żadnych super zabezpieczeń, żadnych drzwi, nie wiadomo czego. I masz chatę, w której sobie mieszkasz. Jak chcesz, to nawet i całe życie. W ogóle zobaczcie, jaki tu jest ładny ogród. A u nas ocieplanie fundamentów, ocieplanie ścian, do tego czy pompy ciepła, czy może gazem, czy jakie bojlery, nie wiadomo co. A tutaj przecież można sobie na dach założyć taki zwykły solar, to się chyba nazywa, który podgrzewa wodę. Tak jak było w Papui i masz ciepłą wodę całą dobę praktycznie, bo codziennie, nawet w porze deszczowej, przez kilka godzin dziennie świeci słońce. Bo tak wstępnie myślimy o takim domku 65 metrów kwadratowych plus garaż, czyli tam powiedzmy sobie 85 metrów. I ostatnio oglądam bardzo dużo jakichś kanałów o budowaniu domów i tak dalej, i po prostu przeraża mnie to, ile to jest roboty i jakie to są koszta obecnie. Mirador La Herita. W poniedziałki się nie otwierają, ale dzisiaj jest chyba środa albo czwartek, więc idę się może napiję jakiegoś szejka czy coś. Taką chatę, to nawet pomimo tego, że ja mam dwie lewe ręce, to byłbym w stanie postawić sam. A jaki content by był na YouTube'a? Tak właśnie wygląda cała ta miejscóweczka. Widok naprawdę kozacki. Jak myślicie, zawali się, czy się nie zawali? 6 zł, taka limoniada z ananasem i z yerba buena. Nie wiem, co to yerba buena, napiszę wam na dole. Jest klimacik. Słuchajcie, no... Nie mogę narzekać. Thank you.
Tak w ogóle było fajnie, cicho i spokojnie, taka chilloutowa muzyczka sobie grała w tle, że aż mi się na chwilę przysnęło. Wszędzie tutaj dookoła mamy plantację bananów. W ogóle śmieszne jest to, że banany jak gdyby rosną o tak do góry, że tak na logikę wydawałoby się, że one tym zagięciem w dół by szły, a jest właśnie zupełnie na odwrót. O to mi chodziło, że jak gdyby banany tą końcówką rosną do góry, gdzie tak na logikę wydawałoby się, że powinny rosnąć w dół. Albo to tylko na moją logikę. Zobaczcie, jakie przepiękne widoki tutaj mamy. Tam w tle widać miasto i właśnie tą katedrę, pod którą dzisiaj rano stałem. Tam na drugą stronę też są jakieś fajne punkty widokowe i kawiarnie. Pewnie pójdę jutro. Sorry, że dyszę, ale idę dosyć mocno pod górę, a kondychy za bardzo nie mam. Zobaczcie w ogóle, co mnie otacza. Tutaj mamy wszędzie właśnie banany i kawę. Dlatego, że właśnie bananami i kawą cały ten region stoi. Jaki ładny ptak. Oj, chyba odleciał, jak nie patrzyłem. Wracając do kawy, to zobaczcie, jakie ogromne są te ziarna. Teoretycznie mógłbym się tutaj wybrać na jakąś taką wycieczkę kawową, ale wydaje mi się, że po tym, czego doświadczyliśmy w Meksyku, po tym, jak to Andrzej nam opowiadał, jak to jest prowadzić finkę kawiarnianą, to już chyba nigdy nie pójdę na żaden coffee tour. A tak to właśnie wygląda w środku. Takie jedno obślizgłe, zielone ziarenko kawy. No dzień dobry, przyjacielu. Masz jak przejść? Nie masz, zobacz wszędzie. A ty, skubańcu. Siema. Chcesz się poprzytulać? Śliczny jesteś. Ojej. Nara. No i wygląda na to, że mam nowego przewodnika. Wystarczyło się tylko trochę poprzytulać. Ej, bez kitu, wydaje mi się, że nawet przy moich bardzo wątpliwych zdolnościach manualnych byłbym w stanie coś takiego postawić. Pewnie dopiero za trzecim razem by się nie zawaliło. Cholera, może najwyższy czas zainwestować w jakąś ziemię w tropikach czy coś. Ależ to są przepiękne widokówki. ¿Cuál es una historia de este teleférico? Hace 30 años, esta zona, las casas, no tenía carretera. Entonces es por la gente que trabajan aquí. Trabaja y vive. Ahora ya la utilizan para turismo. Zobaczcie, tutaj właśnie mamy takie teleférico, taką kolejkę górską. Tak właśnie wygląda cała ta konstrukcja. Jak widać, rusza się tutaj na tym wale od lewej do prawej. No i do czego była używana w przeszłości, to przed chwilą nam ziomeczek wytłumaczył. Teraz właśnie zjechało na dół. Poczekamy, aż wróci i chyba sobie zjadę na dół. Mógłbym teoretycznie przejść, ale wydaje mi się, że ciekawiej właśnie będzie skorzystać z tej budki. I zobaczcie, to wszystko jest sterowane manualnie. On musi obserwować, na jakiej wysokości to wszystko jest, żeby zatrzymać tą machinę. Dogaduje się z ludźmi na dole przez radio. A, czyli tutaj jest normalnie skrzynia biegów. On wciska sprzęgło, tutaj zmienia bieg i wtedy włącza się ten cały napęd. Ciekawe. Antes 30 años es como no tiene un motor, pero es de mano, ¿verdad? No, igual, solo reparar y ya. Entonces este motor es de 30 años. Sí. Wow. Ej, ja myślałem, że 30 lat temu to tutaj, nie wiem, rękami to wciągali czy coś. Eso, que es la vida. 30 años tiene. Y esto es de un carro. ¿Y qué tipo de carro? ¿Sabes qué carro? Por 600, del año 54. Wow. Ale jaja. Esta garrucha era la antigua. Ah, okay. Antes de cambiar la garrucha. Entonces este es de madera, ¿no? Sí. Ah, okay. Y ahora es metal. Ale zanim zjadę na dół, to jeszcze zamówiłem sobie sok z guanabany. Tutaj właśnie z polecenia pana. Es rico, no? Woja prowar. En polaco guanabana se llama flaszowiec miękkociernisty. Flaszowiec miękkociernisty. Ciernisty. Eres polaco, no? A ja nie wiem, czy ja już po prostu mam zaniki pamięci na starość, bo mam wrażenie, że kiedyś guanabany próbowałem, bo kojarzę tą nazwę, ale ten smak to dla mnie zupełnie coś nowego. Jezu, jakie to jest dobre. Jezu, jakie to było pyszne. Wiecie co, tak sobie kminię, dlaczego ja tak dowaliłem z tym tekstem, że 30 lat temu to pewnie było ręcznie ciągnięte. W mojej głowie pierwsza myśl, która się pojawia, jak myślę, że coś było 30 lat temu, to myślę o latach 70. albo 80. 30 lat temu to był rok 1994, a nie jakiś, nie wiem, 74. Gracias, ciao!
No i ruszamy. Ale zobaczcie w ogóle, jakie to musiało być ułatwienie 30 lat temu, kiedy te drogi tutaj jeszcze bardzo mocno kulały i ludzie mogli tym właśnie zwozić wszelakie towary. Nie trzeba było zasuwać na piechotę z tym wszystkim. A teraz te przyjechał jakiś Polak i z kamerką tędy zasuwa. Ale jak widzicie, trochę tym buja. Jest stresik, ale taki tylko trochę lekki. Czekajcie, może na środku usiądę. O! Jak usiądę na środku, to będzie to lepiej wybalansowane. Bo słuchajcie, co jak co, ale tutaj to już jest dosyć wysoko. Hola, buenas tardes. Hola. Is it scary? No, not at all. Tak więc jesteśmy z powrotem w Jardín. Mam jeszcze godzinę mniej więcej dnia, bo jesteśmy blisko równika. Tutaj jest dokładnie tak jak w Medellín, że słońce wschodzi o 6 rano i zachodzi o 6. Więc fajnie, bo niezależnie od pory roku tutaj jest mniej więcej te 11-12 godzin słońca każdego dnia. Powiem wam, że naprawdę bardzo mi się tutaj podoba. I cieszę się, że ruszyłem w końcu dupę, bo te ostatnie tygodnie w Medellín to było takie szkoła, edycja vlogów z Papui Nowej Gwinei, siłownia, wyskoczenie gdzieś tam na jakieś spotkanko raz na jakiś czas i tak już mi się trochę te dni zaczęły zlewać, nie ukrywam. Ale no nadszedł najwyższy czas właśnie, żeby ruszyć w trasę i cholera, od razu jeszcze większy banan na moim ryju, aczkolwiek spełniłem swoje marzenie, pomieszkałem sobie chwilkę w Medellín i cholera, naprawdę bardzo wysoko to miasto jest na liście moich ulubionych miast, aczkolwiek muszę przyznać, że przez te ostatnie kilka lat dosyć sporo się tam zmieniło, jest dużo bardziej niebezpiecznie, jest w Poblado jest dużo więcej prostytutek, imprez, dragi po prostu walają się wszędzie po ulicach i jest też taki problem z narkotykiem, który się nazywa escopalamina po hiszpańsku, czyli podejrzewam, że jakaś skopalamina, skolapamina, coś takiego. I jest to taki narkotyk, który jak ci go podadzą w różnej formie, no to człowiek trochę traci świadomość tego, co się dzieje dookoła niego i podobno jest bardzo uległy. To jest jakiś tam drug, który był chyba stosowany przez Amerykańców na jakimś etapie podczas różnych przesłuchań. I o tyle, o ile jak byłem tutaj w 2020 roku, to faktycznie poznałem, pozdrawiam chłopaki, jeżeli jeszcze oglądacie, dwóch Polaków, którzy, chyba mogę o tym powiedzieć, bo nie byli na vlogach, nie wiecie jak się nazywają i tak dalej, którzy byli właśnie na imprezie, podeszły do nich jakieś dwie dziewczyny, zaczęli się bawić, wylądowali z tymi laskami w domu, no i chłopaki kompletnie nic nie pamiętają, obudzili się bez laptopów, bez paszportów, z tego co pamiętam, to tam nawet safe był otwarty i tak dalej, i po prostu ogołocili ich do zera. No i to było w 2020 roku, kiedy jeszcze nie było o tym tak głośno. Natomiast teraz, podczas mojego pobytu w Medellín, poznałem osobiście kilka osób, które były właśnie w ten sam sposób okradzione. I właśnie bardzo często się to dzieje podczas jakichś randek z Tindera i tak dalej. No i sytuacja jest taka, że generalnie jeżeli wchodzisz z jakąś dziewczyną z randki do siebie na chatę, to ochroniarz spisuje jej dane z dokumentu. No i później, jeżeli macie ochronę w bloku, no to jest taka zasada, że ta dziewczyna bardzo często nie może wyjść, jeżeli ciebie tam nie ma. I rozmawiałem właśnie z ochroną u mnie w bloku i rozmawiałem z ochroną w bloku kumpla, że faktycznie mieli już takie sytuacje niejednokrotnie, że facet wraca z randki z jakąś kobietą, no i ona próbuje później wyjść. No, on dzwoni do faceta, facet nie odbiera, okazuje się, że laska ma w torbie laptopy, paszporty, dokumenty, pieniądze i tak dalej. Więc naprawdę trzeba na to bardzo uważać, tym bardziej, że oni się wycwanili już do tego stopnia, że nie wiem, czy was to interesuje, bo już tak gadam o tym, kurde, trzecią minutę, ale wydaje mi się, że w sumie to jest dosyć ciekawe, ponieważ wyspecjalizowali się już do tego stopnia, że jak człowiek jest nieprzytomny i robi wszystko, co mu każą, albo tam leży i się, wiecie, ślini, no to zalogują się palcem czy oczami do waszego Apple ID, odłączą wam wszystkie sprzęty, jeżeli mogą, to zalogują się na konta bankowe, kupią krypto, przetransferują to krypto i tak dalej, bo autentycznie poznałem już jednego ziomka, którego zrobili do tego stopnia, że nawet mu wydrenowali konta bankowe. Hola, buenas. A tutaj zobaczcie, mamy jakiegoś starego Forda i konia po prostu w garażu. Więc jeżeli byście byli w Kolumbii i słyszycie takie historie, to nie jest to, że ludzi straszą, bo naprawdę poznałem osobiście ludzi. Hola, buenas tardes. Którzy byli w ten sposób okradzeni, więc to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Medellín. Ale oprócz tego to bardzo fajne miasto, bardzo fajni ludzie i wydaje mi się, że wrócę tam i to pewnie jeszcze nie raz. Z każdej strony jakieś knajpeczki, restauracje, ale bardzo dużo lokalców siedzi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wcześniej grałem na takiego jednego shota, gdzie właśnie trzech czy czterech gości w sombrero
sobie siedziało, kawkę popijało. Taki widok tu jest właśnie bardzo częsty. No to przecież od razu widać, że tutaj jak siedzą, to są chłopaki właśnie stąd, no. Tak właśnie podejrzewałem, że jak tylko zajdzie słońce i zrobi się trochę chłodniej, to ludzie od razu wyjdą na ulicę. Jak widzicie, to jest właśnie ten główny plac. Wszystkie stoliki zawalone i nie przeszkadza nawet ludziom to, że trochę kropi deszcz. Minęło dosłownie, nie wiem, może 15 minut i zobaczcie, jak już się ciemno zrobiło. Tak przechodziłem i mi mega zapachniało z tej knajpy, która się nazywa chyba Café Europa, czy jakoś tak. Zamówiłem sobie pizzę, ale widziałem na Google Maps, że mają opinię najlepszej pizzy na świecie i wygląda bardzo dobrze, więc zaraz przetestujemy. Nie wiem. 35 zł taka przyjemność, naprawdę piechota. Ale ta pizza była dobra, bez kitu. Zobaczcie, co tam jest. Tam mamy jeden krzyż, taki ogromny się świeci, a dosłownie po drugiej stronie mamy tutaj jakiś posąg Jezusa, podejrzewam, a nad nim też jest krzyż. I one chyba tak się patrzą na siebie. Jeden z drugim. O tamte, gdzie on jest? Cholera jasna. Zniknął. A, tam był. O. Tak się na siebie patrzą te krzyże. A jutro chyba właśnie sobie pójdę tam, bo tam też jest jakiś fajny punkcik widokowy właśnie przy tym Jezusie. A teraz przejdziemy się kawałek tutejszymi ulicami, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby działo się tutaj coś fascynującego w nocy. Tutaj widzimy jakąś taką lokalną knajpeczkę. Całkiem autentycznie to wygląda. Sklepiki, bary, restauracje. Bardzo mi się podoba to, że tutaj faktycznie widać, że bardzo dużo lokalsów korzysta z tego wszystkiego. Ostatnio rozmawiałem z takim gościem z Serbii, z którym miałem lekcję hiszpańskiego. Opowiadał mi o tym, że o, w Serbii tak fajnie, że zawsze starsi ludzie wychodzą do parków, grają sobie w szachy, warcaby, karty i tak dalej. I pytał się, jak to jest w Polsce. Ja tak sobie pomyślałem, to w Polsce chyba nie ma takiej kultury, żeby starsi ludzie spędzali czas na dworze z jakimiś swoimi znajomymi, bo nie wiem, na przykład jak myślę teraz o Meksyku, w ogóle pokażę wam może to, co się dzieje przede mną, a nie będę swoim rejem świecił. Pamiętam, że bardzo często w Meksyku właśnie widywałem na tych wszystkich Zocalo, na tych Parque Principal ludzi 70 lat plus, którzy sobie tańczyli salsę, bawili się, siedzieli, grali w karty, nie wiem, obserwowali gołębie, ludzi, cokolwiek, a u nas w kraju chyba nie ma takiej kultury i zastanawiam się, czy to wynika z tego, że my po prostu jesteśmy w trochę innej strefie klimatycznej, mamy trochę mniej słońca, a jednak kraje, które są bardziej na południu, mają właśnie bardzo ciepłe lata i wieczorem ludzie wychodzą z rodzinami, siedzieć sobie w parku i tak dalej, ale nie wiem, bo z drugiej strony w Meksyku to bardzo często ci ludzie sobie spędzali czas w tych parkach i tańcowali za dnia, więc dajcie mi znać, co wy o tym myślicie, bo być może jestem w błędzie, ale mi się wydaje, że tutaj obserwuję, ola, że tutaj obserwuję dużo więcej takich sytuacji, dużo właśnie więcej ludzi, którzy spędzają tak aktywnie czas gdzieś tam ze swoimi znajomymi i tak dalej na mieście, a u nas jest trochę inaczej. Fajny klimacik tutaj jest. Naprawdę cieszę się, że tutaj przyjechałem. Teraz zawijam się do hostelu, bo muszę jakoś zaplanować kolejne dni, bo nie wiem, jak często tutaj jeżdżę autobusy do innych miejscowości i tak dalej. Postanowiłem, że wypiję sobie jeszcze kawkę i tak siedzę w kawiarni i patrzcie, co tutaj mamy. Jaki ładny ptoszek. W ogóle to dzisiaj kolibra chyba widziałem. Ale wam nie pokazałem, bo był mały i szybki. No nieważne. Widzimy się jutro. No i dzień dobry, mordeczki. Kolejny dzień w przepięknym jardín, czyli w ogrodzie, bo jardín po hiszpańsku to ogród. Generalnie okazuje się, że ta miejscowość, do której chcę dzisiaj dojechać, jest zaledwie 60 km stąd, a jedzie się tam 4 godziny, więc jestem bardzo ciekaw, jak wygląda ta droga. Na dodatek autobusy jeżdżą tylko 2 razy dziennie i szczerze mówiąc nie jestem pewny, czy uda mi się na niego zdążyć, jeżeli chcę tutaj jeszcze coś dzisiaj zobaczyć. W każdym razie dzisiejsze śniadanko zamierzam zjeść. Wydaje mi się, że nie wiem, czy widzicie ten budynek o tam. To ja chyba tam właśnie teraz idę. Ależ tu jest nieziemski klimat. Co przepiękne, zadbane, kolonialne miasteczko. Ludzie jeżdżący konno. Hola, buenos dias. Szkoda, że gościu, jak się zatrzymał przed progiem zwalniającym. Szkoda, że gościu sombrero nie miał, tylko zwykłą czapkę. Jestem na szlaku od 30 sekund i już od samego początku widoki są naprawdę przepiękne. Ale wypasione drzewa, co?
Dosłownie kilka minut w górę, już takie fajne widoki. Moja kondycha obecnie to jest jakiś kiepski żart, więc nie będę wam tutaj za bardzo dyszał, ale zdecydowanie muszę się rozruszać w najbliższych tygodniach, bo ledwo co oddycham. Tutaj dookoła, jak widzicie, plantacje bananów. Tutaj pan właśnie ścina jakieś pozostałości. Buenos dias! Ale myślę, że już nikt nie ma wątpliwości co do tego, dlaczego ta miejscowość nazywana jest ogrodem. Ludzie mówili, że to jakaś godzina spaceru, a myślę, że 20 minut to jest maks, ile ja tutaj szedłem. Oczywiście mega latynoski klimat. Mamy tutaj pomnik Chrystusa, a w tle sobie leci jakaś latynoska muzyka. No zobaczcie, jak przepięknie, nawet drona nie trzeba opuszczać. Tak właśnie wygląda Chrystus z Jardin, patrzący prosto na folię przykrywającą jakąś uprawę. Jak komuś się nie chce łazić, to jak widać, można sobie wziąć tutaj tuk-tuka. A ja się właśnie ogarnąłem, że dlatego mi to tak szybko zajęło, że ja nie tutaj chciałem przyjść na śniadanie, tylko chciałem pójść do Café Jardin. A Café Jardin jest o tam. Pamiętacie ten krzyż, który świecił wczoraj w nocy? To właśnie go zlokalizowałem. Jest mniej więcej... Czekajcie, czy ja mogę jeszcze... O! Mniej więcej na środku ekranu teraz. Buenos dias. A to jest klimacik z tą muzyką bez kitu. Zawsze jak usłyszę, to mi się ryj cieszy. Nie wiem, to jest chyba takie, trochę podejrzewam, odpowiedniego disco polo. Chociaż nie wiem, to była jakaś taka bardziej klasyka, jakieś takie szlagiery latynoskie. Zawsze jak słyszę tą muzykę i takie skoczne rytmy, to autentycznie mi się od razu buźka cieszy, bo nie wiem, myślę chyba o takosach czy coś. Hola, buenos días. Okej, czyli to jest taka trochę bardziej fancy kawiarnia, jak widzicie. Siedzą sobie ludzie z laptopami, pracują i tak dalej. Z takimi to właśnie widokami. No zdecydowanie już taka bardziej instagramowa miejscówka. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w środku. Całkiem przyjemnie. O, tam na górze, jak widzicie, mają kuchnię. Pan coś przygotowuje. Wygląda na to, że robią swoją własną kawę. No i mają cold brew, więc zajebiście, bo jak wiecie, ja naprawdę uwielbiam cold brew. A ta machina jest po prostu genialna. Zamówiłem sobie coś, co nazywa się smoothie z gulupy. I gulupa, jak zobaczycie sobie tutaj na dole, to jest coś jak marakuja. I pytałem się już 3 razy ludzi, co to jest gulupa, i za każdym razem mówili, taka kolumbijska marakuja. I dziewczyna mi ją nawet pokazała, tutaj zobaczcie fotę, jak to wygląda. I faktycznie to nawet wygląda jak marakuja, nie wiem dlaczego nazywa się inaczej. Ale właśnie ziomek z hostelu polecał mi, żeby tego tutaj spróbować, więc zaraz przetestujemy. Ej, biskitu, marakuja, tylko taka dużo bardziej kwaśna. Nie wiem, co tutaj jeszcze jest dodane do tego, bo jest to wszystko trochę słodkawe, ale jak będziecie, to koniecznie musicie spróbować. Zdecydowanie fajna miejscowa, 30 zł za kawę, ciacho i naprawdę ogromne i przepyszne smoothie. Niestety okazuje się, że śniadań nie mają, a że za 1,5 godziny odjeżdża autobus z miejscowości oddalonej o 35 minut stąd i to jest jedyny autobus do tego miasteczka, do którego chcę dzisiaj jechać. To już nie zdążę pójść nigdzie indziej na śniadanie i w ogóle to nie wiem, czy zdążę na tego busika. No ale zobaczymy. Raczej już nie będę schodził tą samą drogą, tylko pójdę trochę dookoła, ale taką zwykłą powinno być trochę szybciej. Dzień dobry. Ja sobie przejdę tak kawałek dalej. Po tych kupach nie ma problemu, mordo. Pozdrawiam. Wydaje mi się, że chyba się wbijam komuś na teren gospodarstwa. Tutaj mamy kunie, tutaj mamy świnie. Idę dalej, no może mnie nie zastrzelą. Teraz w jakieś bagno się w ogóle wbiłem. Buenas tardes! Słyszę radio, ale chyba ludzi nie ma. A kurde, mam już buty przemoknięte! Nie! Ej, no, wyskitu, przypał, bo teraz, jeżeli ja się tam będę musiał cofać, to nie ma opcji, żebym zdążył na tego busa, więc... Buenas tardes! No chuj, jak mnie zastrzelą, to przynajmniej zostawcie łapki w górę. Czy coś. Buenas tardes! Jest szansa, że uda mi się dojść do głównej drogi, dobra. Jest git. Bardzo przepraszam, że musiałem się włamać na wasz teren. Kurde, wygląda na to, że droga do tej knajpy jest tamtędy. To nie wiem, jakim cudem
Ja źle poszedłem, ale dobra, jestem już na odpowiedniej trasie. Buenas tardes. Zwróćcie uwagę, że nawet na obrzeżach wioski fronty są przeozdobione, ładnie pomalowane, jaskrawe kolory, jest czyściutko. Ciekaw jestem, czy oni dostają jakieś dofinansowania na przykład od rządu? Czy to jest bardziej to, że po prostu każdy chce pokazać drugiemu sąsiadowi, że on też ma ładną, zadbaną chatę, bo posiadanie niezadbanej chaty to na przykład jakiś tam wstyd. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy zdążę na tego busa, czy nie. Hola, buenas tardes. Moje ulubione suero z Meksyku. Bierę. To jest po prostu napój bogów Beskitu. Jak będziecie kiedyś w Meksyku, w Oxo, kupcie sobie właśnie suero Mistrzostwo Świata. Ale się upał zrobił. Beskitu. Ostatnie spojrzenie na katedrę i parkę Principal w tle. Mógłbym to zostać chwilę dłużej, ale tak zostałbym, wiecie, 3 godziny dłużej, a nie jeden dzień dłużej. Niestety nie ma innych opcji, więc postanowiłem ruszać dalej. Ale spokojnie, nie martwcie się. Zdecydowanie to nie jest ostatnie kolonialne miasteczko, jakie widzimy podczas tej trasy, więc zdążą nam się one jeszcze wszystkim 5 razy znudzić. Kurwa, to był chyba mój bus. Właśnie co uświadomiłem, jak zobaczyłem... No chuj, no nie dogonię go już. Ale na boku było napisane Andes. Może? Perdón, ¿este es el autobús a Andes? No. No. Ok. Ella ya es la brota. Ok, gracias. Señor, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo llegar a Andes? A Andes, ¿cómo puedo llegar? Allí está la flota. Tutaj jaki fajny busik. Co to jest? Mercury 600. Jakiś pewnie oldschoolowy amerykański, podejrzewam. Tylko trochę odnowione, bo widzę lampy na soczewkach. Papa Eriku. Si, Andes i después a Jericho. Si. Okej, okay. No to może zdążę. Tak więc kupiłem bilet za 10 zł i jedziemy teraz do Andes Taxi Collectivo, czyli taką oddzielną taksówką. Jesteśmy pełni, siedzimy tutaj w 5 osób. No i jak dobrze pójdzie, to z Andes powinienem móc złapać busika do Jericho. Patrząc po mapie, to powinniśmy tam być jakieś 5 minut przed odjazdem. No i zwróćcie uwagę, że jedziemy krętymi górskimi drogami. Pasów nie ma zapiętych nikt. Z tyłu nawet nie mogę zapiąć, bo pas jest schowany za fotelem. No ale to co najważniejsze, są święte obrazki. Jak coś się będzie działo, to one nas ochronią. Entonces este es un autobús a Jericho. Okej, vale, gracias. Ej, Ford F600, to wiecie co? Mi się wydaje, że właśnie o tym wczoraj mówił ten chłopak, że ta skrzynia biegów i sprzęgło była chyba właśnie z Forda F600, tak mi się wydaje. Ciekawe, jak ja się tutaj zmieszczę. Pytam się, gdzie kupić bilet, a gościu mówi, ale tutaj nie kupuje się biletu, po prostu wsiadasz. Este es como típico de transporte local o es turístico? O local. Nie wiem, co wam mogę powiedzieć, bo zapowiada się na to, że będziemy przez 3 godziny jechali ostrymi górskimi drogami, no bo to jest 50 km. To nie jest żaden transport turystyczny, tylko zwykły lokalny. Zapowiada się ciekawa przygoda. Kierowca już odpalił muzyczkę, zaczynamy jazdę. Trochę mi to przypomina te chicken busy z Gwatemali. Tam to był dopiero hardcore, jak oni biegali po tym dachu i po zewnątrz cały czas. Ale tutaj zapowiada się, że raczej będzie bardziej cywilizowanie. No i klasycznie, jak to często bywa w takich miejscach, taki autobusik właśnie zawsze zgarnia jakieś dodatkowe rzeczy, więc tutaj ta przestrzeń na środku jest właśnie na bagaże, więc przez chwilę się gdzieś zatrzymujemy i coś od kogoś odbieramy. Que tipo de planta es? Mango. Mango, a, que bueno. Chciałem obstawiać, że awokado. No to wyjechaliśmy z miasta, jak widzicie delikatnie trzęsie. Widziałem, że 3 osoby się już przeżegnały, jak tylko przekroczyliśmy 50 km na godzinę, więc zapowiada się ciekawa przygoda.
Dobra, jednak ten mój hiszpański trochę kuleje, dlatego że jednak trzeba zapłacić, tylko po prostu nie płaciło się wcześniej. Nie wiem dlaczego, jak się pytałem, gdzie kupić bilet, to mówili, że nie trzeba, bo teraz jak widzicie, ziomek tutaj stoi z tyłu autobusu i zbiera hajs od ludzi. To kwestia tego, że jednak ten mój hiszpański to nie jest jeszcze to, co być powinno. No trzeba przyznać, że mają fantazję. No i słuchajcie, my bez kitu jedziemy taką ledwo co utwardzoną drogą. Więc... No cóż. Ale za to z jakimi widokami. Czy wcale nie jest łatwe takie życie właśnie starszych osób, które muszą w ten sposób się przemieszczać, żeby dostać się do domu. Trzeba skakać po drabinach. No ale jak widzicie, zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże. Jedziemy dalej. Zajebisty klimacik tutaj jest. W całym busie dosłownie, oprócz mnie są jeszcze tylko dwie zagraniczne pary, a reszta to lokalsi. Mam tak zakurzone okulary i aparat, że nic nie widzę. Dojechaliśmy właśnie prawie 3 godziny później do miejscowości Jericho. Mój mózg obił się wewnątrz mojej czaszki od każdej możliwej strony. 21 zł taki przejazd kosztował. Muchas gracias. ¿Cómo es posible que no tienes miedo para caminar afuera el autobús cuando se mueva? Ah, ya está uno preparado. Muchas gracias, señor. Ostatnie spojrzenie na tego potwora, którym jechaliśmy. W ogóle jakiego pieseła tutaj na środku. Kozacka fura, naprawdę. Misja numer jeden to znalezienie czegoś do jedzenia, bo po prostu zaraz zdechnę z głodu. Ej, sorry, że to w trakcie, ale jestem tak głodny, że nie pomyślałem o tym, żeby nagrywać. Burger, frytki, do tego kawka i cola, jakieś 35 zł chyba razem. Zjem i muszę iść szukać jakiegoś noclegu, dlatego że jeszcze nie wiem za bardzo, gdzie będę dzisiaj spał. No kurde, ta Kolumbia naprawdę zaskakuje tymi miasteczkami jak na razie. W ogóle wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce, że siedzą sobie dzieciaki pod jakąś ogromną katedrą na środku miasta i grają w piłkę, odbijając ją od ścian katedry. Wydaje mi się, że u nas by to nie przeszło, a tutaj luzik, chłopaki przez chwilę dosłownie tutaj w te ściany walili tymi piłkami. A teraz na razie ograniczyli się do schodów. W każdym razie, za jakieś pół godziny będzie już ciemno. Zlokalizowałem jeden hostel według stron na Bookingu, nie ma tam już żadnych wolnych miejsc, ale pójdę, zobaczę. Może po prostu mają jakąś tam pulę, którą mają wrzuconą na Booking, bo jakoś tak to nie wydaje mi się, żeby był pełen hostel, aczkolwiek z drugiej strony jest dzisiaj piątek, więc podejrzewam, że bardzo wiele osób właśnie gdzieś, jak chce się wyrwać na przykład na weekend z Medellin, bo z Medellin się jedzie normalną drogą, ja jechałem nie normalną drogą, bo jechałem od drugiej strony, no to może w takim przypadku faktycznie jest szansa, że będzie trochę tych miejscówek pobukowanych. Zobaczymy. Tak więc, moi drodzy, udało się. Był jeden wolny pokój. Wygląda on tak. Kosztuje 75 zł za dobę. Luksusów nie ma, ale jest łóżko, jest prąd, więc czego mi więcej do szczęścia potrzeba, ale faktycznie trochę wygląda jak cela w więzieniu. Sam hostel wygląda następująco, tutaj mamy łazienki, tam gdzieś jest kuchnia, jakieś takie tam duperele, tutaj pralnia. Jesteśmy centralnie obok drugiego takiego dużego kościoła w mieście Różowego, jak widzicie. Jak ktoś szuka takiej opcji super budżetowej, to można spać w namiocie, ale nie wiem ile to kosztuje. Co mordeczko? Co chillujesz tutaj bezczelnie, co? I ja już chyba kończę na dzisiaj, dlatego że bardzo boli mnie łeb. Wydaje mi się, że od jazdy tym autobusem. Więc sobie pochilluję, ogarnę jakieś plany na jutro, ale to ja mam tak. Okazuje się, że te motocykle to nie są motocykle ludzi, którzy tutaj przyjechali, tylko to są motocykle, które można wynająć.
Aż musiałem się zamknąć w pokoju, bo jak tak łaziłem z tą kamerą, to ludzie zaczęli się od mnie patrzeć i dopadła mi taka nieśmiałość, więc... Tak więc, tak jak mówiłem, zapowiada się taka luźna, backpackerska podróż po Kolumbii. Nie mam ciśnień na jakieś nie wiadomo jakie tematy i nie wiadomo jak wypasione vlogi, ale oczywiście zobaczymy w praktyce, jak to wszystko wyjdzie. Tak więc, jeżeli macie ochotę pooglądać sobie takie luźne vlogaski, to zapraszam. Jak nie, to nie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.